Witam wszystkich. Dzisiaj mały unboxing siekiery Fiskars model X27. Proszę zobaczyć. Tutaj są jej parametry. XXL rozmiar. Tak wygląda z tej strony. A tak z drugiej, no nie ma tu zbytnio co pokazywać. Ale przede wszystkim sprawdzimy, jak sobie radzi pracy, czyli jak rozłupuje drewno. Tu mamy jakąś instrukcję, żeby nie uderzać młotkiem, używać okulary. A tutaj? Aha, żeby na boki siekiery. Czyli jak wbijemy w kloca, nie robić siekierą na boki, tylko prawdopodobnie pracuje ona tylko jakby w tych płaszczyznach do rozłupywania. Na boki jest pewnie mało wytrzymała, jeśli chodzi o czonek. Tutaj zakończenie jest z otworem. Tutaj jest takie wyprofilowana rękojeść, że możemy siekierę, że tak opuszczać i zatrzymuje nam się właśnie w tym miejscu. Tutaj jest otwór. W środku, wewnątrz, tu jest jakiś otwór montażowy. Możemy sobie siekierę powiesić, ale przede wszystkim tu mamy taką osłonę, jak wyrzucimy ten papier, mamy osłonę plastikową, więc możemy sobie nawet powiesić na ścianie naszą siekierę. No nic, idziemy do roboty. Więc bierzemy się do roboty. Masełko. Musimy wziąć coś większego. No, może coś takiego. Zobaczymy, jak z takim sobie poradzi nasza siekiera. No, wbija się porządnie. No, powiem wam, że ładnie łupie. Jedno uderzenie i kloc rozbity. Tu też poszedł. Super siekiera, co tu dużo mówić. Robota takim sprzętem idzie szybko, zresztą sami widzicie. Kurde, kawałki drewna odrzuca w promieniu 2 metrów, więc trzeba uważać z siłą, bo też nie można całej swojej siły wykorzystywać. Więc uważajcie, moi drodzy. Już jest nasz. Pęknięty, trafiony. Fiskars X27. Długość czonka jest około 90 cm. Napiszę wam tutaj w opisie. No i to byłoby na tyle, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak taka siekiera współpracuje z naszą pilarką Stihla MS-261C. Zapraszam tutaj
do góry, gdzieś tutaj się ukaże Wam film, więc na dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o środkach BHP. Na razie, cześć!